Hej wszystkim, witam was serdecznie w nowym odcinku z Avito Beauty. Dzisiaj jestem sama i będę dla was robiła simkę Avito Beauty w 15 minut oczywiście i sobie jeszcze wyznaczyłam, że będzie to simka z dodatku Witaj w pracy, tylko z tego dodatku. Oczywiście jeśli nie będzie czegoś w tym dodatku, to wezmę z podstawki, tak? Byle nie brać z innych dodatków ani akcesorii. Plus oczywiście nie używam dzisiaj modów. Jedyne mody, jakie sobie zostawiłam, to jest to tło na kasa i rzęsy. Tylko to sobie zostawiłam, a tak poza tym nic nie mamy. I jak widzicie, tutaj jest Gisela Gresmar, czy jak ona się tam nazywa. I tak się prezentuje nasza Gisela. Możecie się jej przyjrzeć oczywiście, proszę bardzo. Piękna. No i cóż, ja ją teraz tutaj porozbieram. Sobie ją podejmuję jej wszystko. I zaraz bierzemy się do roboty. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie i czy wyjdzie coś fajnego. Od razu sobie bym tutaj zaznaczyła pakiet. Witaj w pracy. W ogóle nie wiem, czy to po tej aktualizacji, czy o co chodzi, ale strasznie mało jest w galerii simek Addi. I nie wiem, czy ja nie umiem tego znaleźć, ale wpisywałam słowa kluczowe i nic nie wychodziło, więc... czy coś się znowu zepsuło? Po tych aktualizacjach galeriowych ostatnich? Nie mam pojęcia. W każdym razie, no, nie było w czym wybierać. Niestety. Dobra, myślę, że to będzie wszystko. Aha, zaznaczam zawsze zmodyfikowaną, brawo. O, nawet nie ma nic, no dobrze. Nie ma nic z tych dodatków. No okej. Ja tutaj sobie wszystko przygotowałam i teraz, moi drodzy, włączam stoper, 15 minut. Dobra, czas i start, moi drodzy. I zmniejszamy jej tutaj uszki od razu. Oczywiście zaczynamy od tego, co najtrudniejsze, czyli twarz zawsze. Wiadomo. Trzeba doprowadzić do porządku. Boże mój, ja już po prostu... Widzę, że to nie będzie łatwe. O, piękny nosek. Oczy troszkę... Tak się nie robi? O. Oczy trochę jej wyjąć do przodu. I je zmniejszyć bym chciała, jak się zmniejsza oczy. Ups. Halo? Jak się zmniejsza oczy? Nie wiem. Nos nawet już nie jest taki zły. Czy mi się wydaje, czy ona ma takie detale skóry, których jej nie zdjęłam właśnie. Ech, te brwi. Teraz ta twarz chyba wygląda troszkę lepiej. Dobra. Spróbujmy jeszcze coś z tymi wargami. Nie wiem, jak się je zmniejsza. Nos nawet nie jest taki zły chyba. Zaraz będzie zły, jak jej tak będę robić. Co jej zrobiłam? Co jej zrobiłam? Troszkę jej wydłużyłabym. Nie, co jej zrobiłam z tym nosem? W ogóle jest taki strasznie krótki. Ja bym chciała go tak wydłużyć. Da się? Chciałam chyba obniżyć jeszcze usta. Teraz ten nóż w dół. Chyba się już nie da. O rany, jak ona tu wygląda! Wychudzona! Oczywiście brwi jak zawsze zostawię na koniec i zapomnę. Będą wyglądały źle.
Tych oczu w ogóle nie umiem zmniejszyć. Także... Dajcie jej trochę ciała, ludzie. O rany, co ona jest taka chuda? Chyba teraz wygląda spoko w miarę. Trochę jej tutaj, o. Te ręce strasznie ma chude, o. Teraz dobrze wygląda. Bioderka. Trochę tyłka. Dobra, tutaj chyba wygląda dobrze z ciała. O Jezu, zęby! Dobrze, że się uśmiechnęła, bo w ogóle nie założyłam jej zębów. No to by była beauty. Nie ma co. Może dam jej te rzęsy tylko. Ale nie posegregowałam z tej pracy tutaj. Gdzie są te rzęsy? Myślałam, że... Nie chciały się wyświetlić, dobra. Zobaczcie to, czy to jeszcze ma coś z nimi, tak? Chciałabym... To... Bo nie mogę jej w ogóle zmniejszyć, nie wiem jak zmniejszyć jej oczy. Totalnie mi to nie wychodzi. Ja tylko zerknę w ogóle na czas, nie? Dobra, mam jeszcze 9 minut. A jak to zrobić? No nie wiem. Brwi też ma takie krzywe jakieś. Czy taki zmniejszy? Nie, on... Kurczę, Bele. Czy ktoś mi powie, jak zmniejszyć oczy? Chyba tu. Nie, tutaj się zwężają. Ja nie mam pojęcia. Teraz... Nie wiem, czy to się zwężyło. Nie umiem jej naprawić oczu. Dobra, trudno. Ubierzmy ją w coś. Dużego wyboru nie ma. To w sumie powinno być, wiecie, szybciej. Te spodenki mi się podobają. Co by tu pasowało do nich? O, może coś takiego? Albo coś takiego? Może nie tak całą na niebiesko, żeby jakoś się wyróżniała? Z takim odkrytym brzuszkiem. Zobaczmy, co mamy jeszcze w tych całych... O, to lubię. To mi się podoba. Może to jej jednak zrobię. Teraz muszę zdecydować, w jakim kolorze. Może tak, o. No dobra, zróbmy jej jakiś makijaż. Zanim mi się czas skończy. Te brwi, ja nie umiem brwi robić. Po prostu jakaś masakra. A może takie usteczka? Boże mój, co to za szminki? Ombre. No, przesadzają. Jak ja mam czymś pomalować? Chyba takie zostawię, bo są chyba najnormalniejsze z tego tutaj. O matko, jakiś cień porządny. Albo może zróbmy jej taki nietypowy makijaż. Ale bez przesady też. Uuu, jaki ładny. Może to jej zostawię. A co? Zaszalejmy. Tutaj nie posegregowałam. Tak w ogóle to oczy by się przydały, nie? Nie, żeby coś. Nie, to jest w ogóle chyba kosmicki. Nie no, nie będę jej tego dawać. Tu już wolę, żeby wcale nie miała. Różu też jej nie dam. Więc to jest koniec naszego makijażu. Załóżmy jej w ogóle jakieś włosy. Halo. Nie żeby coś. Te nawet pasują. Zapomniałam o butach. Już to widzę, że zapomniałam o butach. To też nawet ładnie. Dużo jest włosów z Witej w pracy. Te też jej pasują. Kurczę. A może bym jej dała takie? Albo nie. Nie wiem.
O, może te bym jej dała. Biżuterii chyba nie było żadnej. Ale możemy dać z podstawy. Ja czuję, że muszę się spieszyć. Wiecie? Ja tak czuję. No bo zaraz mi się czas skończy. Z podstawowej możemy coś ci dać. Żebyś nie była taka goła. Buty! Dajmy jej buty! Mogą być te. Albo te. Takie. Chociaż te z niebieskim. Też spoko. Jak te twoje brwi, moja droga? Z oczami już nic raczej nie zdążę zrobić. Co jest nie tak z tymi brwiami? Czy wy też macie takie problemy z brwiami jak ja? I z oczami. Czekajcie, może coś działam. O. Chciałabym te brwi, wiecie co, wydłużyć. Ale chyba się nie da. O, zobaczcie w ogóle, jaki ona ma jeszcze profil dziwny. Jak to się robi? Ma taką wysuniętą szczękę jeszcze. I te usta. No ja po prostu nie umiem mi tego zrobić. Nie umiem! Ostatnie poprawki. Czuję, że czas dobiega końca. W ogóle te uszy ma chyba jeszcze duże. Co? Takie się wydają przynajmniej. Czy ona nie ma małej głowy? Nie ruszaj się, kobieto. Chyba tak jest okej, co? No, jesteś dość specyficzna, ale to nie znaczy, że brzydka. Chyba wygląda całkiem przyzwoicie. Jak myślicie? Udało mi się, co? Te brwi są dziwne, ale no dobra, już niech będą. No dobra, chyba skończyłam, moi drodzy. Ile mi w ogóle czasu zostało? Minuta i 40 sekund, więc spoko. I co myślicie o naszej Gizeli? Mi się wydaje, że nie jest najgorzej. Tak się prezentuje, proszę bardzo. Z dodatku witaj w pracy. A tutaj mamy, jak wyglądała wcześniej, także jaką bym ją nie zrobiła, to chyba po prostu nie ma już znaczenia większego, jak widzicie. No, także cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na końcu jeszcze wam pokażę oczywiście skiny porównawcze z bliska i tak dalej, więc możecie sobie zobaczyć. A tymczasem ja wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!